Jak ograniczyć wydatki i oszczędzać więcej? Nieważne, czy zarabiasz 5 tysięcy czy 50 tysięcy miesięcznie. Może się okazać, że nie masz oszczędności nawet na poduszkę finansową, nie mówiąc już o inwestowaniu. Jak ograniczyć wydatki? Listę 10 wydatków, które możesz pozbyć się stosunkowo szybko, przygotowałam, abyś mógł zmienić swoje nawyki, które pozwolą Ci zaoszczędzić sporo pieniędzy. Ja nazywam się Anna Bednarczyk i od ponad 20 lat zajmuję się inwestowaniem. Pierwsze na tej liście to rób zakupy z głową. Wszystkie Twoje wydatki to obszar, na którym możesz szukać sposobów na oszczędności. To nie tylko kontrolowanie pieniędzy i ograniczanie sobie pewnych luksusów. Można oszczędzać, nie obniżając jakość życia, pod warunkiem, że zrobisz to z głową. Zamiast codziennych zakupów w drogim sklepiku na osiedlu, lepiej zdecydować się raz w tygodniu pojechać do hipermarketu. A jeśli brakuje Ci czasu, warto sprawdzić, czy w okolicy nie ma usług dostarczania zakupów. To może się bardzo opłacać. Warto porównywać produkty i sprawdzać ich składy. Dlaczego? Nie chodzi tu o to, żeby wybierać najtańsze. Często prowadzi to do większych wydatków w przyszłości, na przykład na leczenie, naprawę sprzętu i tym podobne. Ale przecież chodzi o to, aby w portfelu zostało jak najwięcej. Dlatego tam, gdzie sprzedawca nalicza zbyt dużą marżę, warto poszukać alternatyw. Jeśli ich nie ma w sklepie, warto sprawdzić w internecie. Najważniejsze jednak to planować zakupy i robić listę. Kiedy chodzi się po sklepie bez konkretnego celu, można łatwo ulec pokusom stawianym przez marketingowców. Dodatkowo może się zdarzyć, że kupimy za dużo, co czasem, zwłaszcza w przypadku żywności, prowadzi do marnotrawienia i niepotrzebnego wydawania pieniędzy. Anuluj niepotrzebne subskrypcje. Od Netflixa po aplikacje muzyczne, aż po czasopisma. Subskrypcje mogą być cichymi mordercami Twojego domowego budżetu. Większość aplikacji opiera się na modelu subskrypcji, który wymaga podpięcia karty debetowej czy kredytowej. Po dokonaniu tego kroku płatności są realizowane automatycznie. To wygodne z jednej strony, ale z drugiej strony prowadzi do utraty kontroli nad wydatkami. Sprawdź wyciąg z konta bankowego za ostatni miesiąc i przemyśl, które subskrypcje są zbędne. Być może płacisz kilkadziesiąt złotych co miesiąc za dostęp do platformy z e-bookami, na której czytasz jedną książkę co pół roku. Taki wydatek jest zdecydowanie zbędny. To pierwszy krok, jaki powinieneś podjąć, jeśli chcesz oszczędzać na codziennych wydatkach. Te małe kwoty w perspektywie roku tworzą znaczną sumę. Przejrzyj swoje płatne usługi. Telewizja kablowa może zapewniać dostęp do tysięcy programów, ale czy naprawdę potrzebujesz ich aż tyle? Prawdopodobnie nie. Warto więc dokładnie przeanalizować swoją obecną ofertę telewizyjną i sprawdzić, co oferuje konkurencja. Jeśli rzadko oglądasz telewizję, warto rozważyć zmianę na tańszy pakiet lub nawet rezygnację z dekodera. Taki krok może oznaczać ograniczenie miesięcznych wydatków o około 100 zł. A te 100 zł możesz na przykład zamienić na złoto. I to już będzie dobry wydatek, bo zaprocentuje w przyszłości. Podobnie sprawa ma się z opłatami za usługi finansowe.
Na rynku dostępne są liczne oferty darmowych kont, kart czy rachunków maklerskich. Nie ma sensu płacić za nie, chyba że dostawca oferuje dodatkową wartość. Jeśli natomiast płacisz każdego miesiąca za kartę kredytową, z której nie korzystasz, a często zwolnienie z opłat wymaga korzystania, to warto ją jak najszybciej anulować. Gdzie jeszcze można szukać oszczędności? Opłaty za telefon stanowią ważny element każdego domowego budżetu. Niezależnie od tego, czy korzystasz z oferty abonamentowej, czy też telefonu na kartę. Operatorzy nie zawsze oferują najlepsze warunki dla swoich stałych klientów. Warto więc rozważyć zmianę dostawcy, aby skorzystać z promocji dla nowych klientów. Po pewnym czasie możesz znowu zmienić dostawcę, który oferuje nową promocję. Trochę może to zabierać czasu, ale pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Zmniejsz wydatki na prąd i wodę. Wysokie rachunki za prąd mogą znacząco wpływać na domowy budżet. Jak więc ograniczyć koszty związane z użytkowaniem energii elektrycznej? Przede wszystkim trzeba ograniczyć zużycie. Zastąp tradycyjne żarówki energooszczędnymi. Kontroluj, aby światło było wyłączone w ciągu dnia i upewnij się, że nieużywane ładowarki nie są podłączone do prądu, a urządzenia są wyłączone, a nie w trybie czuwania. Warto także zastanowić się nad alternatywnym dostawcą energii, co jest już możliwe na polskim rynku, oraz być może skorzystać z taryf nocnych, które obniżą cenę energii w nocy, kiedy na przykład włączysz zmywarkę czy pralkę. Aby ograniczyć zużycie wody, zainstaluj perlatory w kranach i korzystaj z dwustopniowej spłuczki. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, warto rozważyć zbieranie i wykorzystywanie deszczówki, a także zainstalować fotowoltaikę czy pompę ciepła. Początkowo może to wymagać inwestycji, ale w dłuższej perspektywie pozwoli zaoszczędzić na rachunkach. Ogranicz jedzenie i kawę na mieście. Kubek dobrej kawy w kawiarni to koszt kilkunastu złotych. Jeśli sięgasz po nią codziennie, to miesięcznie wydajesz około 300 zł. Natomiast kilogram wysokiej jakości kawy prosto z palarni kosztuje około 50 zł. Różnica jest wyraźnie widoczna. To samo dotyczy jedzenia na mieście. Płacisz znacznie więcej za dobrej jakości potrawy w restauracjach niż za składniki do przygotowania w domu. Z kolei jedzenie w fast foodach, mimo że nie jest bardzo tanie, niesie ze sobą inne negatywne konsekwencje. Kanapki czy sałatki zrobione w domu będą korzystne zarówno dla Twojego żołądka, jak i portfela. Wybierz tańszy sposób transportu. Codzienne dojazdy do pracy własnym samochodem mogą być bardzo kosztowne. Bez względu na odległość do miejsca zatrudnienia, trzeba liczyć się z wydatkami na paliwo, przeglądy i serwisowanie pojazdu. W skali roku może to sumować się nawet do kilku tysięcy złotych. Zamiast tego warto rozważyć korzystanie z transportu publicznego lub jazdę rowerem. Jeśli w Twojej okolicy brakuje dogodnych połączeń transportu publicznego, warto zacząć organizować wspólne dojazdy do pracy ze współpracownikami. Jeśli jest Was na przykład czworo, koszty paliwa podzielone przez cztery będą znacznie mniejsze. To pozwoli ograniczyć wydatki nawet o kilkaset złotych miesięcznie. Przejrzyj usługi i wybierz te tańsze. Czy strzyżenie męskie za 100 zł jest naprawdę 3 razy lepsze od tego za 30
35 zł, czy wybierając droższy klub fitness szybciej osiągniesz formę na lato? A czy wizyta u kosmetyczki 3 razy w miesiącu jest naprawdę niezbędna? Na co dzień korzystamy z wielu usług, które często kosztują więcej niż są dla nas warte. Jeśli zastanowisz się, jak zmniejszyć swoje wydatki, warto przejrzeć, na jakie usługi wydajesz pieniądze. Wiele z nich można z powodzeniem zastąpić tańszymi opcjami, nie rezygnując z jakości obsługi. Ubrania bez dziury w kieszeni. Nowe ubrania nie zawsze oznaczają lepszą jakość. Przed kolejnym zakupem do swojej garderoby warto rozważyć wybór ubrań z drugiej ręki. Na portalach z ogłoszeniami lokalnymi lub aplikacjami takimi jak Vinted łatwo znajdziesz ubrania, które nigdy nie były używane i posiadają jeszcze metki. Co ważne, często są one o kilkanaście procent tańsze od nowych, a czasami nawet kilkadziesiąt procent. Innym sposobem są outlety, gdzie ceny ubrań z poprzednich kolekcji mogą być tańsze nawet o 70%. To prosta droga do oszczędności. Jeśli jednak zdecydujesz się na zakup nowych ubrań, warto śledzić promocje, końcówki serii oraz okazje w internecie. To najwygodniejsza opcja, która pozwoli zaoszczędzić czas i uniknąć dodatkowych kosztów związanych z chodzeniem od sklepu do sklepu. Zrezygnuj z używek i troszcz się o zdrowie. Dwa piwa na wieczór w sobotę mogą kosztować około 20-25 zł. Ale czy zawsze kończy się tylko na dwóch? Średnio dorosły Polak wydaje na alkohol około 1200 zł. Natomiast palacze mogą wydawać nawet do 6000 zł w ciągu roku na swoje uzależnienie. Zrezygnowanie z tych wydatków nie tylko poprawi stan budżetu domowego, ale również będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie. Jeśli chcesz zacząć oszczędzać, spróbuj wyeliminować używki z Twojego życia. Dodatkowo regularne mycie i nitkowanie zębów oraz inne zabiegi profilaktyczne mogą pomóc ograniczyć koszty w przyszłości. Lepiej zapobiegać niż leczyć, a często jest to również tańsze rozwiązanie. Stawiaj na tańsze lub darmowe formy rozrywki. Wybieraj bibliotekę zamiast księgarni, darmowe lub tanie gry komputerowe zamiast tych najdroższych, platformy VOD z bezpłatnym dostępem zamiast subskrypcji, tańsze dni w kinach lub nawet darmowe dni w galeriach i muzeach. Dzięki temu możesz znacznie ograniczyć koszty rozrywki, nie rezygnując z przyjemności. To samo dotyczy spotkań towarzyskich. Wieczór w domu u znajomych czy członków rodziny może być równie satysfakcjonujący, a jednocześnie tańszy niż wieczór w lokalu. Przyjemność sprawiania prezentu również nie musi oznaczać wydawania dużych sum. Możesz zrobić prezenty samodzielnie, a jeśli brakuje Ci na to czasu lub talentu, zawsze istnieje możliwość zakupu ich z wyprzedzeniem. Okazje do zakupów prezentów po przystępnych cenach pojawiają się nawet w październiku czy listopadzie, co pozwoli uniknąć wydawania dużych sum podczas grudniowego szaleństwa zakupów pod presją czasu. Koniecznie napisz, które z tych punktów już stosujesz, a które są do zastosowania przez Ciebie w przyszłości. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a podobają Ci się treści, które na nim są, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Do zobaczenia!